Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką to nowe, ale bardzo ważne święto państwowe ustanowione z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy w 2018 roku. Jest to dzień, w którym państwo polskie składa szczególny hołd ludziom, którzy mimo wiszącej nad nimi kary śmierci nieśli pomoc i miłosierdzie swoim żydowskim współobywatelom. W dniu 24 marca 2023 roku na terenie powiatu ostrowskiego delegacje lokalnych władz samorządowych, instytucji oraz służb zgromadziły się przy kamieniach poświęconych lokalnym bohaterom, aby poprzez uroczyste złożenie kwiatów uczcić ich pamięć. Główna część uroczystości odbywała się pod Szkołą Podstawową nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie upamiętniono Jadwigę Długoborską i Lucynę Radziejowską, a w godzinach porannych starosta ostrowski Zbigniew Chrupek i przedstawiciel miasta, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Bartłomiej Pieńkowski, przed obeliskami Jana Maletki w Treblince, Aleksandry i Hieronima Skłodowskich w miejscowości Skłody Piotrowice oraz przed obeliskiem Wacława Budziszewskiego, który znajduje się na placu przykościelnym w Nurze, złożyli wiązanki kwiatów, upamiętniając tym osoby, które za pomoc okazaną społeczności żydowskiej zginęli z rąk niemieckich oprawców. Święto jest wyrazem czci dla tych Polaków, którzy w tym trudnym okresie nie bali się okazać serca drugiemu człowiekowi. Ci ludzie, którzy poświęcili swoje życie, by ratować innych, do dziś stanowią wzór doskonałej postawy obywatelskiej.